Witamy Was serdecznie w dzisiejszym odcinku, który poświęcimy kwestii kobiecej. No tak. Tak, dzisiaj porozmawiamy na temat, czego boją się kobiety. Na biwaku. I nie tylko boją, ale co przeszkadza w rozpoczęciu takiej formy podróżowania i spędzania wolnego czasu i zwiedzania, tak? Czyli co Tobie chodziło po głowie w momencie, kiedy ja wpadłem na taki pomysł. Tak, bardziej skupimy się na tym, jakie ja miałam tutaj obawy i problemy z tym, aby rozpocząć biwakowanie z namiotem dachowym. A teraz biegniemy z podziękowaniami dla naszych patronów. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. I wpadajcie do nas. Muszę zadać Ci pierwsze pytanie. Co było tym największą powstrzymującą się myślą, którą musiałaś tak najdłużej przełamywać? Chyba była to kwestia toalety. Miałam problem z wyobrażeniem sobie, no co, stajemy na dziko i co ja mam zrobić? Iść w krzaki, szukać toalety, szukać toja, który też no, nie zawsze spełnia te warunki takie higieniczne. I tak, kwestia toalety była największą bolączką do momentu, kiedy nie wypatrzyłam na jednym z portali tej toalety, tego kibelka, który teraz wozimy ze sobą. I to mnie tak naprawdę przekonało. Ale jeżeli nie mielibyśmy tej toalety, także chodzenie w te tak zwane krzaczki okazało się nie takie znowu. No właśnie, bo ja tu chciałam straszne. Troszkę dopowiedzieć, że przecież tą toaletę mamy dopiero po dwóch latach podróżowania. No tak, także więc najpierw zaczynaliśmy od saperki i od możliwości, tak jak to za każdym razem mówimy, skorzystania z toalety naturalnie lub podczas podróżowania na miejsce noclegowe. Już wiemy, że no tam nie będzie toalety, to próbujemy wcześniej znaleźć w kinie, na siłowni, na stacji, prawda, w toju. Także, no i... Ale powiedziałaś o toalecie już w momencie, kiedy była ta opcja, ta najlepsza opcja, tak? Czyli ta toaleta. Tak. No dobrze, ale wcześniej jej nie było i teraz jakbyś miała te dwa światy ze sobą porównać, tak? Że no, ta obawa versus rzeczywistość. Nie ma żadnej obawy. W momencie, kiedy jest mus korzystania z toalety, trzeba się przełamać i po prostu z niej skorzystać, wziąć saperkę. Teraz ja już wiem, że to nie jest nic ani wstydliwego, ani uwłaczającego. Po prostu ludzie od wieki wieków tak korzystali no właśnie, z toalety. Zresztą kiedyś były wypadki i się... No właśnie, więc no. To, że my teraz mamy takie udogodnienia w formie, nie wiem, turystycznej toalety, a korzystanie z, wykorzystywanie saperki i pójście w krzaczki, nie jest totalnie teraz dla mnie żadnym problemem. Bo można mieć własnego kopidołka. Można, tak. Można, ale nie korzystałam z tego zbyt często, już nie przesadzaj. Tak, dobra, czyli reasumując, największa obawa była tylko w głowie, a nie w rzeczywistości. Tak, no tak, trzeba przyznać, że tak. Może jeszcze dopowiem, że obawa związana z tym pójściem w krzaki wiąże się też z tym, że no, jest ryzyko, że ktoś zobaczy. No tak, tak. No tutaj faktycznie jest... Znaczy się, uwierz mi, że ta męska strona, jak idzie na dwójkę, to też jest ryzyko, że ktoś zobaczy. To nie jest tak tylko, że jedynie, że wy macie tak. Dobra, czyli toaleta. Tak, toaleta to numer jeden na pewno. A gdybyś miała znaleźć drugi punkt? Drugi punkt to mycie włosów przy dłuższych wyjazdach. Parę razy nam się zdarzyło dłużej przebywać poza domem. No i wiadomo, że u nas te włosy są dłuższe, u niektórych się szybciej przedłuszczają i my potrzebujemy mycia co 2-3 dni. A jeżeli jesteśmy na biwaku jakiś tydzień, no, czy dłużej, no to już mówię o dzikim biwaku oczywiście. Miałem też właśnie tak, dziki biwak, nie mówię tutaj o kempingach. To na dzikim biwaku no, jest już to problem, ale ten problem także już został praktycznie rozwiązany, ponieważ już nieraz mi się zdarzyło, aby myć włosy dzięki pomocy mojej myjki osobistej. Tak. Jesteś kopidołkiem, myjką. Czyli tak? Po prostu musi być ktoś, kto rozumie potrzebę w danej chwili, tak? I problem. Tak.
No, mi jest łatwo powiedzieć, bo nie mam długich włosów, tak? I ja uważam, no, że... No jest to niekomfortowe, już po paru dniach jest to niekomfortowe. No, no tak, ale zobacz, w Szwajcarii umyłaś włosy już tak nawet ze stołu, tak? Że było to tak naturalne, no, po jakimś czasie, że... Tak, dlatego mówię, że wystarczy zagrzać ciepłą wodę, chociaż nawet nie ciepłą wodą, ponieważ ja myłam także zimną. To czyli... nie jest problem, tak? Wystarczy garnek wody, szampon i później woda do spłukania. I nawet nie trzeba tych włosów suszyć tak naprawdę. No, no właśnie. Bo to są... No to jest tylko nasza wygoda, tak? Wysuszenie czyli... włosów, wyprostowanie, tego tak naprawdę nie potrzebujemy na biwaku. Czyli kolejny problem, który w głowie wydawał się bardzo duży. Nie, no czyli te problemy w głowie są też problemy, tak? Bo dopóki nie realnie nie spróbujemy ich rozwiązać, czyli nawet na żartów może warto umyć na ogródku, tak? W ogródku. No. I zobaczyć, że to nie jest, że to jest możliwe. Tak zresztą, no ja nie wiem, no ja po prostu może też przez kwestię wychowania albo możliwości, jakie kiedyś były, no, dla mnie to nie był akurat jakiś tam aspekt, który powstrzymywałby mnie. Czyli co? Wiaderko, czyli woda i szampon, tak? Tak. I woda tyle. Do spłukiwania. No i ewentualnie ktoś, kto no, pomoże, potrzymy, tak? No tak, faktycznie. No ale oczywiście my mówimy cały czas tu o dzikim podróżowaniu, bo tak. Jak jesteś na kempingu, no to... To są te toalety, są łazienki, tak, można z wszystkiego skorzystać, jest prąd do wysuszenia włosów i tyle. No dobra, to cały czas, na razie te dwie kwestie, to higiena osobista. No tak. A czy coś poza tą sferę wychodzi? Tak, zdecydowanie. No to dawaj. Robaki. Robaki. Myślę, że jest to problem bardziej naszej tutaj damskiej części biwakowiczek. Słuchajcie, no nie ukrywajmy, że te robaki, obojętnie czy jesteśmy w namiocie naziemnym, czy tutaj w namiocie dachowym, te robale tutaj wchodzą. Nam się zdarzyło to nie raz i nie tak. Dwa. Ale ja chciałem zaznaczyć, że nie wiem jak jest zbytnio, przepraszam, że ci przerwę i wszedłem w słowo, że nie wiem jak jest na ziemnych namiotach, bo długo nie spałem, ale tutaj, żeby wszystkie, nie masz kontaktu z ziemią, także te robaki nie natrafiają na twój namiot bezpośrednio, tylko muszą wejść po aucie, a nie każdy robak tak długo tak wejdzie. Ale dobra, są? Ale wchodzą. Ja robactwa nie lubię, ale ja zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy przyjeżdżamy tutaj na łąkę, na dziki biwak, to my tak naprawdę jesteśmy w ich domu. Chociaż tu są w tym namiocie. Jest mój domem i one już przekraczają granicę. Ale to też... Ale... nie no... Nie, przeszkadzało ci. Przeszkadzało mi to, ale też udało mi się ten strach jakoś przełamać, bo... No bo ich nie ma tak dużo. Ile razy był robak? Raz pamiętasz, raz nam były się skorki. Zdarzyło, kiedy zostawiliśmy namiot faktycznie otwarty tak. na cały dzień praktycznie, bo byliśmy u kogoś na podwórku tak. I do całego namiotu materac nalazły nam, co to są skorki. No to są te takie szczypawki do namiotu. No właśnie, szczypawki. I, no było to faktycznie, gdybyśmy to się nie spotkali. I to było no, niekomfortowe i nie mogliśmy tak. Wtedy pójść spać, dopóki no nie, ich nie wybiliśmy. Tak, nie wybiliśmy to, ale ile razy to się stało? No raz się no to właśnie. Stało. A jakie inne robaki tu są? Komary. No ale to nie są robaki, bo to codziennie albo w domu. Albo bywają też kleszcze i bywają też malutkie pajączki. No ale, no tak, zdarza się. Ale są na szczęście na tyle malutkie, że jest, ja osobiście jestem w stanie je tutaj zaakceptować i mogę je nawet wynieść z namiotu. Przyznaję się też do zabijania ich. Unicestwiania. Tak, dla mojego komfortu psychicznego. Ale jest to do pokonania. Ja chcę też powiedzieć, że oczywiście to jest kwestia konstrukcji namiotu, ale namiot jest tak skonstruowany, że no tutaj nie ma wiele wejść, jeżeli sami ich nie otworzymy, no to tutaj te robaki nie mają jak wejść, bo wszędzie są moskitierki. No tak, ale to jest faktycznie... jedyna opcja to tutaj, co tak naprawdę tutaj, magiczną skarpetką tutaj, zawsze zamykamy. I tutaj przy elementach konstrukcyjnych też jest no, nie wiem, otwór technologiczny, inaczej no tak, się zabierze nam zrobić. Jeżeli zatkamy te dziury, no. to one po prostu tutaj nie wchodzą. A komary, no to są... naturalnie występujące owady wszędzie z nami w domu też. No tak. Dobra, robaki. Tak. Coś ci jeszcze przychodzi do głowy? Tak. Jest jeszcze jeden temat taki bardzo dla nas kobiet niekomfortowy, jeżeli wyjeżdżamy na biwak, czyli takie nasze kobiece dni, czyli wtedy, kiedy mamy
okres. Tak, tak, to jest też dla nas niekomfortowy czas. Przyznam, że staramy się wtedy nie wyjeżdżać, bo... Jak nie musimy. Jak nie musimy, tak? Bo to jest jednak taki moment, kiedy my, nie potrzeba tej babki, higieny więcej, musimy o tą higienę zadbać bardziej. I to był faktycznie taki temat, który też spędzał mi sens powiek. Ale ja wielokrotnie chyba zdarzało się już, że byłaś... Znaczy tak, tak, faktycznie zdarzało nam się wyjechać, bo... No bo nie... Umówmy się, jeżeli chcemy o tą higienę dbać, to, tak, tak. To nie będzie problemu, żeby dbać o nią, więc to też przekonałam się na własnej skórze, że to, że mamy okres, nie uniemożliwia wyjazdu. No przecież, o tą higienę można dbać tak, zawsze i wyjeżdżacie wszędzie. Na 3 tygodnie, na miesiąc, to też tak, możecie dokładnie. Okres dostać. No. Więc to był też jeden z tematów, który był problematyczny, ale dobra. A ja da się. A ja przepraszam, ale oczy mnie już bolą cię. A ja się zapytam, a powiedz mi, bo wiele osób tak naprawdę porusza taką kwestię jak bezpieczeństwo. Czy w twojej głowie również to gdzieś się działo, czy... Nie wiem, czy ten aspekt ci aż tak bardzo nie przeszkadza? Przyznam, że im dłużej wyjeżdżamy i im starsza jestem, tym ten problem bardziej we mnie narasta. Niestety. No. Może jest to kwestia tego, że jestem coraz bardziej świadoma tych wyjazdów, może zaczęłam za dużo czytać o różnych sytuacjach, które się mogą wydarzyć. To czekaj, przerwę ci. Czy nam się wydarzyło kiedykolwiek, żebyśmy byli w niebezpieczeństwie? Bo na razie mówimy o... Faktycznie, ja się z tobą zgodzę, że z wiekiem i z doświadczeniem nie ma tej brawury, tak? Tylko jest taka czysta kalkulacja i zatrzymanie się w niektórych miejscach budzi pewne obawy. Ale czy nam kiedykolwiek, wyjeżdżając już nie wiem ile razy, zdarzyło się, że ktoś podszedł do namiotu, szarpał, było coś niebezpiecznego? Czy to raczej w naszej głowie, jak ktoś przychodził, się pojawiał ten problem? No, nie mogę się nie zgodzić, że jest to też problem w głowie. No, ja wam powiem, i tak tutaj pytamy Marzenę, ale ja oczywiście, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, też bardzo dużą rolę przywiązuję, no bo jako męska część czuję się odpowiedzialny nie tylko za żonę, ale i oczywiście jak tu młoda, czyli Zuzia jest. I wybierając to miejsce, wielokrotnie stoimy w dzikiej puszczy, w puszczy, i jedyną możliwością obrony jest własna obrona. Ja oczywiście jestem zdania, że ten ktoś, kto na nas idzie, boi się tak samo nas, jak my jego. I mając tutaj jakiekolwiek zaplecze narzędzi do obrony, jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, tym bardziej, że my bardzo rzadko stajemy w miejscu, gdzie nie ma zasięgu, prawda? To jest jeden z takich. Tak, to jest jeden z aspektów, których pilnujemy. Czyli jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to nam się nie zdarzyło, bardziej w głowie, ale jeżeli macie taką obawę, to my to rozumiemy i myślę, że metoda małych kroczków, tak? Jak chce ktoś na dziko spać? No tak, najpierw spróbować spania na kempingu pośród ludzi, dokładnie. Chociaż to też nie do końca, ale to wszędzie, wariaci się mogą zdarzyć wszędzie i... Częściej się chyba na kempingu. Dobrze, to może zapytam wprost, czy jeżeli porównasz początki naszej drogi z namiotem, i teraz chcę ci jeszcze coś powiedzieć, gdzie jeździliśmy tylko po Polsce versus teraz, gdzie byliśmy w Szwecji, w Danii, w Niemczech, w Szwajcarii, jeszcze w Czechach i spaliśmy na dziko. Czy możesz powiedzieć, że ten aspekt strachu jednak nie maleje z czasem, a nie wzrasta? A może świadomość wzrasta, a strach maleje? Ja mam wrażenie, że bardziej niż ten strach, jest we mnie coraz większa ciekawość świata. O, ładnie powiedziane. I te możliwości, które daje nam podróżowanie właśnie z namiotem dachowym, które odkryliśmy. I to jednak mnie bardziej przekonuje, że kurczę, ile jest tych miejsc do odwiedzenia, a te wszystkie niedogodności, o których ja tutaj mówiłam, są do pokonania. Także... No jednak tych plusów jest zdecydowanie więcej niż,
niż tych minusów, które nie są aż tak bardzo znaczące. No bo minusy, jak na razie powiedzieliśmy, to są wszystko elementy, które siedzą bardzo głęboko w głowie, tak? No bo okej, okay, trzeba się przekonać, spróbować. Ja nikogo nie neguję, jeżeli ktoś powie, że musi umyć włosy codziennie i sobie nie wyobraża wyjść z spoko. Moim zdaniem można sobie coś zabrać, bo tak, czyli zabrać jakąś cząstkę przygody, no bo zdecydowaliśmy się, że coś jest dla nas ważniejsze, tak? Musimy to na wagę położyć i zobaczyć, co dla nas ważne. No dobra, mamy toaletę, mamy prysznic, mamy bezpieczeństwo, mamy te dni. Coś jeszcze? Robaki. Robaki? I wydaje mi się, że to wszystko. To są takie największe minusy, które ja widziałam w podróżowaniu i które udało mi się przezwyciężyć. No, a to ja zapytam tak jak już z męskiej perspektywy, a powiedz mi ten aspekt braku wygód, tak? No bo ja chyba nikogo nie będziemy oszukiwać, że ten sposób podróżowania, no to nie jest zawsze wygoda, tak? Jest zimno. Jest. Czyli pada deszcz. No mamy tu za sobą, nie wiem, 5 metrów kwadratowych, 5 metrów, nie, gdzie 3, no dobra, 5 metrów kwadratowych. Czy to jest jakoś coś, co nie wiem, powstrzymywało cię kiedykolwiek? Nie. Nie. Ja nie potrzebuję zbyt wielu wygód, żeby czuć się fajnie. Ty potrzebujesz wielu przygód. Ja potrzebuję przygód, dokładnie. Właśnie. Dobra, to ja jeszcze zapytam, a gotowanie? Czy ta forma gotowania, gdzie my tak naprawdę no, gotujemy trochę no, na biwak, tak? No to kuchenka gazowa, kuchenka, to trochę jest, wiesz, ta higiena też tych wszystkich elementów nie jest zachowana w 100%, bo da się oczywiście, ale też czas. I sama wiesz, że czasami nie domyjemy. Wiesz, są osoby, które bardzo zwracają na to uwagę. Czy gdzieś tu ten aspekt... Totalnie nie. Nie. Totalnie nie. Ja nawet się cieszę, że mamy tego tak mało, ponieważ nie trzeba spędzać zbyt dużo czasu na myciu. Tak, z czasem człowiek też minimalistycznie podchodzi do rzeczy i, co trzeba powiedzieć, docenia, prawda? Docenia, co ma, bo głupia woda, którą dzisiaj na przykład mamy ze sobą, jest czymś, co w domu jest pod dostatkiem. Tutaj trzeba nie zawsze każdy zadbać, pół tak? litra dokładnie szanować. No dobra, czyli gotowanie nie. To myślę jeszcze, co ja bym mógł się tu ciebie zapytać, bo ja twierdzę, że wy macie dużo pytań i jeżeli chcecie je zadać do Marzeny czy do mnie, to jak najbardziej to jest odpowiedni moment. Ale no nie wiem, cieszę się, że znaleźliśmy jakąś formę podróżowania, która jest budżetowa, tak? No, można byłoby podróżować, nie wiem, w kamperze czy za 200 koła i myślę, że taką formę też byśmy zaakceptowali, no ale nie każdego na to stać, znaczy, no nas na dzień dzisiejszy nie stać. Raz, że ta forma jest budżetowa, a dwa, oboje czerpiemy z tego podróżowania dużo radości, tak? I to, że coś komuś czasami się nie podoba, to... A pakowanie? Czy czasochłonne pakowanie tych samych rzeczy, no nie oszukujmy się, bo no to jest coś ze względu na nasze auto, że wiesz, no pakujemy ciuchy, później pakujemy rzeczy, torby, czy to jest jakiś element, który cię denerwował, przeszkadza, czy po prostu to uznałaś, że no jak wyjeżdżam, to muszę wziąć rzeczy i tyle. Nie zwracałam nigdy, szczerze to nie zwracałam nigdy na to uwagi. Nie. Jejku, nawet nie wiem... Aha, gdzie by tu był minus, tak? Nie wiem, gdzie by tutaj był minus. Jejku, no nawet, nie, okej, okay, no nie ma minusa, no każdy inaczej nawet, podchodzi. Nawet nie wiem, no po prostu pakuję małą ilość rzeczy i już, mam przygotowaną listę, wiem, no bo ty co spakować. Z doświadczenia mówisz. Tak, teraz z doświadczenia już wiem, że trzeba spakować to i to, jest to wypisane na liście i nie ma dobra, żadnych dyskusji. Myślę, że puentą będzie pytanie, czy jeszcze raz wybrałabyś taką formę podróżowania? Zdecydowanie namiot dachowy to jest coś, co trafiło do mojego serca. No to absolutnie. Fajnie, cieszę się. Znaczy się, ja mówię cieszę się, bo ja byłem powiedzmy inicjatorem, pomysłodawcą i tak naprawdę też wielokrotnie takim ogniwem napędowym, żeby jechać dalej, tak? Bo to gdzieś... To prawda, ja nie mam w sobie takiej żyłki, że ja coś organizuję. Ale jak już pomysł mi się spodoba, to idę dobra za ciosem. Czyli chyba to była najlepsza odpowiedź na to, czy warto.
Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nikogo nie oceniamy, my się bardzo cieszymy, że ktoś podróżuje, prawda, w każdej postaci. Nauczyliśmy się tego chyba z czasem, bo można powiedzieć, że jak ktoś gdzieś tam pyta nas o tą formę podróżowania, to tam zaraz przychodzi tego ja, gdzieś tam podróżuję też i innej formie, i tak trochę się tłumaczy, dlaczego nie w takiej, a my, czy ja wiem zawsze, że ważne, żeby jeździć, zwiedzać, podróżować, kształcić się, to jest najważniejsze, a jak każdy dobiera do siebie. My chcieliśmy wam teraz powiedzieć, drogie dziewczyny i drogie żony, drogie dziewczyny, partnerki, tak, że jeżeli wasi panowie, mężowie mają okazję albo chęć w taki sposób podróżować, to czasami warto te wasze obawy spróbować przełamać dla siebie również, dla partnera i ponieść się przygodzie, co? Tak, uwierzcie, że to nie jest nic strasznego i jeżeli naprawdę wasz partner namawia was, że chciałby spróbować takiej formy podróżowania, to myślę, że warto jemu też sprawić taką przyjemność i na taki Na początku jemu, a wierzę, że później także sobie. My oczywiście nie powiedzieliśmy o romantycznej części biwakowania. O serio? No, jest taka? A nie ma? A uważasz, znaczy przepraszam, to ja ci zadam pytanie oczywiście, czy, nie wiem, ognisko we dwoje zimą i muzyka, czy nawet spędzanie, czy film, czy te piękne poranki, wschód słońca, zachód słońca razem i na przykład o postrzeganie natury inaczej? O tym nie pomyślałam. Tak, ale raz, że to trzeba lubić. A no to tak. Albo dać możliwość, żeby się przekonać, żeby coś polubić, tak? No tak. Dobra, bo myślę, że odchodzimy od tych tematów, także moglibyśmy tu z wami rozmawiać. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Łapki w górę. Ale myślę, że to fajny temat i jeżeli wy, dziewczyny, macie problem z przekonaniem się, czy warto biwakować na dziko, to warto na pewno spróbować. A wy, panowie, jeżeli macie partnerki, które się obawiają, to warto puścić ten film. Pokażcie im ten film i niech się dadzą przekonać. I ja tylko chciałem powiedzieć, że pomimo tego, że siedzę obok, to nie było tutaj żadnego nacisku z mojej strony. Jedynie był nacisk, Marzena, nagraj w końcu jakiś film. Nieprawda. Dobra, dzięki za ten odcinek. Łapki w górę, subskrypcje. I do usłyszenia. Do zobaczenia. I pytajcie. Bye.